Ja teraz chciałem jeszcze dzisiaj parę słów na temat tego, co się dzieje. Dzisiaj mamy 11 maja i odbywa się wielki marsz niepodległości, zwłaszcza przeciwko ustawy 447 i bezpieczeństwem żydowskim. No ale ja słucham media, zwłaszcza rządowe, i tam ciężko się natknąć na jakąkolwiek informację, widać to władzą bardzo nie pasuje, czyli to pośrednio raczej potwierdza, że protestujący mają rację, że władze coś kombinują. Ciekawe, no media ryzykowe chyba coś podadzą, natomiast opozycyjne może trochę dlatego, żeby zrobić na złość władzy. Zobaczymy, co będzie dalej. Marsz, z tego co widać, był duży i dobrze przeprowadzony. I o tym, że władza jest niechętna i niestety za bardzo sprzyja Żydom i Amerykanom, choćby jest taki dowód, że ja w nocy nagrałem filmik właśnie między innymi przeciwko 447 i braku wiz, że nazwy należało bardziej uszanować, to nad ranem miał on około 100 wejść, a teraz po południu figuruje, że tylko 60. Więc albo się cofa, albo raczej się blokuje wejścia. No, a ja tutaj przedstawiam obraz z Konstytucji 3 maja, Matejki, dlatego, bo można się obawiać, żeby się sytuacja u nas troszkę nie powtórzyła z końca Rzeczpospolitej, z okresu Konstytucji 3 maja, która co prawda była zamachem stanu, inspirowanym przez masonerię niestety, ale w większości dążąca do ratowania Rzeczpospolitej. No i co? Znaleźli się tacy, co pomogli ją obalić i doprowadzili do ostatecznego upadku Rzeczpospolitej. Więc uważajmy i módlmy się, by nie było powtórki z rozrywki i nie pozwólmy, żeby wiadomości o narodowcach, konfederacji i patriotach i różnych niechętnych dla władz informacji i wystąpień, żeby one również pokazywały się w mediach, nie tylko w internecie. I nic dziwnego, że internet niektórzy też chcą ograniczyć, co nie daj Boże. Amen.